Jeśli chodzi o punkt trzeci, o ten element know-how, który dotyczy informacji o głównych obszarach ryzyka w działaniu i sposobach unikania tego ryzyka, to jest informacja, którą przekazuje dawca, biorcy, zarówno na samym początku, jak i systematycznie w trakcie ich współpracy. Franczyzodawca, jeśli ma własne placówki, jeśli w ogóle jest franczyzodawcą dużym, z doświadczeniem zwłaszcza międzynarodowym, to ma doskonałe rozeznanie tego, co jest głównym obszarem ryzyka w działaniu i jak się w takiej sytuacji zachować, kiedy takie ryzyko się pojawia, co robić, żeby w ogóle tego ryzyka uniknąć. Na przykład typowe przykłady obszarów ryzyka w działaniu w handlu towarami markowymi to jest zmienianie kolekcji z sezonu na sezon. To jest sprawa bardzo oczywista dla właściciela marki i franczyzodawcy, natomiast zupełnie nieoczywista dla franczyzobiorcy. Jeśli kończy się sezon, to naturalną koleją rzeczy jest w przypadku towarów markowych, że towary te powinny zostać wyprzedane bardzo skutecznie poprzez kolejne obniżki cen. Powinno to się odbyć według wszelkich zasad praktyki marketingowej, która takiej operacji dotyczy, i to wszystko jest z franczyzobiorcą omawiane, jest mu to tłumaczone, wyjaśniane, przypominane, że tak powinno być. Jeśli się towary nie sprzedadzą po danym sezonie w trakcie wyprzedaży, to powinny być wycofane z obrotu i przekazane do sieci typu Factory Outlet, gdzie właśnie takie nieaktualne towary mają rację bytu i znajdą swoich nabywców. Natomiast bardzo trudno jest zrozumieć franczyzobiorcy, który włożył własne pieniądze w zakup tych towarów, że ma je teraz sprzedać na przykład po cenie niższej od ceny zakupu. I właśnie w takich sytuacjach, kiedy trzeba podejmować sprawdzone w praktyce, zalecane i nieuniknione działania, zwłaszcza te osoby spośród franczyzobiorców, które są z tak zwanej branży i które nie daj Boże mają kilkunasto lub kilkudziesięcioletnie doświadczenie, zdecydowanie tych procedur nie przestrzegają i powodują, że powoli zamieniają się w muzeum, klienci przestają do nich przychodzić, bo widzą towary bardzo historyczne, po bardzo historycznie wysokich cenach, przestają do nich przychodzić, oni tracą klientów, tracą obrót, przestają na siebie zarabiać i zaczynają mieć pretensje do dawcy, że to się nie sprzedaje. Natomiast prawdą jest, że to się nie sprzedaje, bo nigdy się 100% nie sprzedaje, natomiast należy się w takiej sytuacji zachowywać w określony sposób. A jeśli się ktoś nie zachowuje, to ściąga sobie na głowę problem. A więc franczyza zobowiązuje franczyzobiorców do prowadzenia ich działalności według standardów ustalonych przez dawcę, czyli do ścisłego przestrzegania know-how dawcy. To jest coś bardzo prostego w definicji, natomiast bardzo trudnego do realizacji w praktyce, bo wchodzą w grę względy mentalnościowe, ekonomiczne. Polacy, zwłaszcza chyba jako naród, mają skłonność do ulepszania cudzych pomysłów. Jest tak, że franczyzę przecież prowadzi ktoś, kto nie miał własnego pomysłu na biznes, zdecydował się cudzy, sprawdzony pomysł kupić i go zastosować w swojej działalności, ale dokładnie z chwilą, kiedy zaczyna ten pomysł być stosowany, zaczyna się przy nim majstrować. Mówi się, a to nie tak, to nieprawda, że trzeba towar wyprzedać po upływie sezonu, bo mogę go sobie jeszcze trochę podtrzymać i nie będę tracił na marży i różne takie filozofowania. I to niestety chyba z braku jeszcze odpowiedniej wiedzy ekonomicznej, bo w końcu dopiero od 1989 roku żyjemy w normalnym kraju, chyba z braku tej wiedzy ekonomicznej wynika takie nastawienie, a może to trochę też nasza narodowa specjalność, że lubimy poulepszać cudze pomysły. W każdym razie bardzo często dochodzi ze strony franczyzobiorców do majstrowania przy know-how i zasadach działania określonych przez franczyzodawcę.
Tymczasem to zobowiązanie do ścisłego działania według zasad know-how to podstawowa forma zabezpieczenia zarówno biorcy, jak i dawcy przed ryzykiem niepowodzenia w działaniu. To zobowiązanie franczyzobiorcy do przestrzegania know-how dawcy jest często mylnie oceniane przez niedoświadczonych biorców jako brak miejsca na indywidualizm w działaniu w ich prywatnym biznesie. Podczas gdy to nie jest prawda, franczyzodawca ma nieograniczone możliwości posługiwania się własną inwencją w prowadzonym działaniu, ale nie przy zmianie standardów tego działania, tylko na przykład przy dokładnym rozeznaniu potrzeb rynku lokalnego. Kto tak naprawdę jest jego klientem, a kto jeszcze nie jest, a mógłby być i w jaki sposób. Jak dobrać ofertę towarową do poziomu siły nabywczej ludzi, którzy mieszkają na terenie danego rynku zbytu. Jakie preferencje modowe mają ludzie z danego rynku zbytu. To są obszary zainteresowań franczyzobiorcy, natomiast zdecydowanie nie powinno być jego zadaniem zmienianie standardów ustalonych przez franczyzodawcę. Krążą różne prawdy i mity o franczyzie po tych 12 latach, kiedy ona funkcjonuje w Polsce. One są zwłaszcza rozpowszechniane przez tych, którzy we franczyzie działali i im się nie udało. Prawdy są następujące. Zakup licencji franczyzowej ułatwia rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej i zmniejsza ryzyko niepowodzenia w jej prowadzeniu. Jest to oczywista prawda, bo jak się kupuje licencję franczyzową pod warunkiem, że ona jest dobra, sprawdzona, to ma się konkretny pomysł na biznes, który już ktoś sprawdził, pomoże opracować plan działania, wszystko powie jak robić, nic tylko brać i robić. Działa się pod znaną marką, więcej lub mniej znaną, w zależności od tego, co się wybierze. Franczyza oferowana przez marki bardzo znane o zasięgu globalnym jest na ogół droższa niż oferowana przez marki krajowe, które niedawno powstały i się chcą rozmnażać poprzez franczyzę. No ale to jest kwestia wyboru, kieszeni, na co kogo stać, co kto lubi, czy woli stosować koncepcje zagraniczne, czy woli popierać polskie, bo nasze i dobre, wszystko jedno. Tak czy owak ma się pomysł, wiadomo jak go stosować, działa się pod znaną marką, więc jeśli się dołoży takiej staranności jak przy prowadzeniu każdej działalności gospodarczej, normalnej, pełnej staranności, to nie ma specjalnego zagrożenia, jest szansa na sukces w działaniu, chyba że jakiś niespodziewany kryzys ogólnoświatowy wyniknie. Następną prawdą jest to, że nieprawidłowa selekcja kandydatów na biorców może doprowadzić do upadku sieci franczyzowej opartej o dobrą i sprawdzoną koncepcję biznesową. Tak się może zdarzyć wtedy, jeśli właśnie sieć niewystarczająco starannie zweryfikuje kandydatów na biorców i dzieje się tak zwykle, kiedy sieci zależy na szybkiej ekspansji, na szybkim rozwoju. Wtedy przyjmuje na ilość, a nie na jakość. Przyjmuje na przykład ludzi, którzy mają pieniądze i chcą koniecznie rozpocząć jakiś biznes. Pieniądze przyszły im łatwo, więc nie są skłonni przykładać się do prowadzenia tego biznesu, który rozpoczynają, a jeszcze jak go rozpoczną i zaczną majstrować przy standardach przekazanych przez dawcę, to bardzo szybko doprowadzają do upadku swoich placówek, a jeśli większość placówek upadnie, no to upadnie również i sieć, bo nie ma takiej mocy, która by sieć utrzymała w takiej sytuacji. Biorca bez wcześniejszego doświadczenia biznesowego, to jest następna prawda, może odnieść znaczące sukcesy we franczyzie. Może odnieść, nawet jeśli nie miał wykształcenia biznesowego, ale może odnieść pod warunkiem tego, co jest napisane punkt niżej, pod warunkiem, że się osobiście bardzo dokładnie zaangażuje w prowadzenie tej działalności. Powodzenie działania placówki franczyzowej zależy od osobistego zaangażowania i potencjału rozwojowego biorcy. Bardzo często zdarza się tak, że biorca kupi sobie licencję i mówi, no to teraz jestem szef,
jestem panisko, szefowie nie pracują, niech tam robaczki świętojańskie w placówce robią swoje, a ja będę tylko co wieczór wyjmował pieniądze z kasy. No to niestety się, taka wersja się nie sprawdza. Jak wiadomo, w rzeczywistości gospodarczej prawda jest taka, że szefowie też pracują czasami, w przypadku prywatnego biznesu to właściwie zawsze szefowie pracują najwięcej. Od ich zaangażowania w biznes i także od ich potencjału rozwojowego, od ich możliwości uczenia się, od ich możliwości rozpoznania sytuacji na rynku zależy powodzenie biznesu, który prowadzą. Oczywiście kupili sobie licencję, ta licencja mówi, co trzeba robić, ale licencja nie analizuje sytuacji rynkowej. Licencja to jest coś statycznego, natomiast rynek zmienia się bardzo szybko, trzeba być z nim w kontakcie, no i trzeba pracować. Ostatnia prawda, taka bardzo bolesna, że każdy biorca, franczyzobiorca powinien posiadać pewne rezerwy finansowe na wypadek trudniejszych czasów, które na rynku zdarzają się często i przed tym posiadanie licencji franczyzowej nie zabezpiecza, bo nigdzie nie zabezpiecza, nie tylko u nas, więc ta prawda mówi o tym, że jeśli ktoś chce rozpocząć działalność gospodarczą w oparciu o franchising, to nie powinien jej rozpoczynać wyłącznie w oparciu o kredyt, bo oczywiście jeśli na rynku nie zdarzy się nic nieprzewidzianego, niemiłego, żadne zawirowanie nie wystąpi, to może mu się udać przeżyć te pierwsze 3 czy 5 najtrudniejszych lat w zależności od branży. Natomiast jeśli się coś nieprzewidzianego wydarzy, a nie ma żadnych rezerw, to wtedy już tylko może liczyć na pomoc ze strony dawcy. A dawca pomaga, ale nie zawsze. Czasami nie chce, czasami go na to nie stać. Teraz trochę o mitach. Zakup licencji franczyzowej gwarantuje automatycznie sukces w biznesie. Nie gwarantuje, mówiłam o tym wcześniej, licencja to licencja. Jak się da ten sam przepis na ciasto dwóm różnym gospodyniom domowym, to jednej wyjdzie coś super smacznego, a drugiej zakalec. Tak samo jest z licencją. Licencją można posługiwać się różnie, trzeba znać rynek, na którym się działa i trzeba po prostu codziennie patrzeć, co się dzieje i uczyć się i rozwijać. Drugi mit. Dawca powinien pomagać biorcy w codziennym prowadzeniu biznesu, zwłaszcza w razie trudnych sytuacji. Tymczasem musimy pamiętać o tym, że strony umowy franczyzowej to dwa niezależne podmioty gospodarcze i aczkolwiek dawcy na ogół zależy na tym, żeby jego biorca nie padł, bo to jest przecież renoma jego marki, to jest potwierdzenie jego wartości jako franczyzodawcy, to zawsze musi się zastanowić, czy ratować tego tonącego biorcę, bo zależy, kto tonie, dlaczego tonie, ile kosztuje akcja ratownicza i jakie szanse przeżycia ma tonący. Zdarza się tak, że udziela się pomocy komuś, kto popadł w tarapaty z powodu błędów w swoim postępowaniu, wyciąga się go, wyprowadza się go na prosto, a on uparcie robi swoje, po raz wtóry robi te same błędy. Jeśli ktoś z przyczyn losowych ma problemy, to oczywiście należy pomóc, bo nie jest korzystne dla dawcy, kiedy znikają mu placówki, które działają w oparciu o jego licencję. Innym przekonaniem, mitem, który krąży na temat franczyzy, jest to, że biorca musi dostosowywać koncepcję działania placówki do potrzeb lokalnego rynku zbytu. Jest to błąd tak zwany ideowy, który działa w ramach sieci, dużej sieci, nigdy nie powinien zmieniać koncepcji działania placówki, żeby ją dostosować do potrzeb lokalnego rynku zbytu. Prawda jest taka, że w przypadku marek o zasięgu ogólnokrajowym czy ogólnoświatowym to raczej placówki, które działają według określonych zasad, kreują nowe grupy nabywców. Nie nagina się koncepcji działania placówki o szerokim zasięgu do potrzeb lokalnego rynku zbytu, bo prowadziłoby to w bardzo szybkim tempie do rozbicia jednorodności oferty sieci franczyzowej. Mówi się również, że dawca wykorzystuje biorców, narzucając im źródła zaopatrzenia w towary.
Taka jest bardzo często opinia. Natomiast ze strony dawcy jest to tak naprawdę dbałość o jakość, oryginalność i jednorodność pochodzenia produktów danej marki. Oczywiście bywa tak, zwłaszcza na takich szalonych rynkach jak Polski, że ceny zakupu towarów kupowanych w oficjalnych źródłach zaopatrzenia różnią się od cen oferowanych przez różnych domokrążców, którzy zdążyli te towary przemycić różnymi metodami i wtedy powstają takie nieporozumienia. Natomiast w przypadku nabywania towarów w oficjalnym źródle zakupu ma się pewność ich jakości, oryginalności i aktualności, jeśli chodzi o ich wiek. Zaś w przypadku zakupów okazjonalnych niekoniecznie. Jakie są szanse dla marek, które działają we franczyzie na rynkach wschodzących? Są trzy główne. Marki mają na tych rynkach szanse na zdobycie nowych, łatwych i dynamicznych rynków zbytu z dużym potencjałem rozwojowym. Mają możliwość szybkiego wzrostu wartości marki w związku z ekspansją geograficzną. Są to nowe rynki. I mają możliwość zwiększenia dynamiki rozwoju marki wymuszoną przez dynamikę i skalę zmian rynkowych typowych dla rynków wschodzących. To, co się dzieje na naszym rynku w ciągu 10 lat, na rynkach zachodnich wydarzyło się w ciągu kilkudziesięciu lat, więc każda marka, która wchodzi na nasze rynki, ma szansę na bardzo szybkie odświeżenie i poszerzenie swojej oferty. Są też zagrożenia i one są niebagatelne. Dla marki, która funkcjonuje we franczyzie na rynkach wschodzących, największym zagrożeniem jest niszczenie tożsamości wizualnej marki w wyniku niewłaściwego stosowania marki przez biorców w oznakowaniu placówek, w ich wyposażeniu, korespondencji czy wprowadzonych lokalnych akcjach marketingowych. Dowolne interpretowanie wyglądu logo i stosowanie tego logo do różnych celów w różnych kolorach, w różnych wielkościach, w różnych ujęciach i czasami nawet jakichś nowych kombinacjach zdecydowanie niszczy tożsamość wizualną marki w oczach klientów. Występuje też zagrożenie psuciem opinii marki, o czym już mówił mój przedmówca, w wyniku nieprzestrzegania standardów działania ustalonych w zasadach funkcjonowania placówki franczyzowej. Jest zagrożenie wprowadzaniem do obrotu w placówkach franczyzowych towarów danej marki pochodzących spoza akceptowanych przez dawcę źródeł zakupu i są to wtedy często towary przestarzałe, pozagatunkowe lub nieoryginalne wręcz, czyli podróbki, co jest tragiczne dla marki, dla placówki franczyzowej działającej pod daną marką. Jest zagrożenie deprecjacją marki w wyniku nieprzestrzegania rekomendowanego poziomu cen na towary markowe i to jest też zjawisko bardzo typowe dla rynków Europy Centralnej. Jest to związane z niskim poziomem siły nabywczej, co powoduje, że prowadzący placówki franczyzowe nerwowo nie wytrzymują i jeśli kilku klientów po kolei powie, że a to jest za drogie, dlaczego to jest takie drogie, to zamiast wytłumaczyć, dlaczego to jest takie drogie, czego są uczeni na szkoleniach o właściwościach towarów, decydują się na obniżenie cen. A systematyczne obniżanie cen, wprowadzanie towarów markowych do obrotu już z obniżonymi cenami w stosunku do rekomendowanych, fatalnie wpływa na opinię o marce, zwłaszcza teraz, kiedy jest takie otwarcie na Europę Zachodnią, kiedy po wejściu Polski do Unii Europejskiej jest bardzo swobodny przepływ ludzi, klientów i z Polski za granicę i z zagranicy do Polski. Te różnice w cenach są postrzegane przez klientów bardzo wyraźnie i bardzo negatywnie. Wbrew pozorom nabywcy końcowi, klienci, konsumenci nie są specjalnie zainteresowani wyszukiwaniem źródeł, gdzie towary markowe są tańsze. Wprost przeciwnie, jeśli widzą, że towary markowe są tańsze niż to widzieli w innych miejscach, zaczynają nabierać podejrzeń, że być może one nie są oryginalne, albo są stare, albo są nielegalne i to wpływa negatywnie na ich decyzje zakupowe.
Bardzo dużym zagrożeniem dla marki ostatnim, które wymienię, jest piractwo markowe polegające na wytwarzaniu i dystrybucji towarów nieoryginalnych oznaczonych popularną marką. Jest to kopiowanie wzorów oryginalnych towarów markowych lub projektowanie nowych wzorów oznaczonych w sposób nieuprawniony zastrzeżoną marką. Tu Polska jest naprawdę zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o piractwo markowe w krajach Europy Centralnej. Jest u nas bardzo duży rynek podróbek, podrabia się właściwie wszystko. Polska jest nie tylko miejscem, gdzie się produkuje podróbki, ale również się je importuje, transferuje przez Polskę i eksportuje. Jesteśmy naprawdę bardzo prężni w biznesie podróbkowym, ale trudno się dziwić, skoro jest to rynek biedny i skoro szara strefa jest u nas taka duża, jak jest. Jeśli chodzi o know-how we franczyzie na rynkach wschodzących i zagrożenia dla niego, to są dwa podstawowe. Pierwsze to nagminna skłonność do dowolnej interpretacji zasad działania placówek franczyzowych zawartych w know-how. To często prowadzi do niejednolitego stosowania tego know-how w praktyce, co odbija się negatywnie na jakości pracy tych placówek i na ich wynikach i potem rodzi również negatywną opinię o marce i o sieci. Jak również jest niski stopień poszanowania dla własności intelektualnej, co prowadzi do łatwego wypływu know-how franczyzodawcy na rynek, w tym także do jego bezpośredniej konkurencji. My w Adidasie doświadczyliśmy tego na własnej skórze. W ten sposób się to odbyło, że kiedy w 1991 roku organizowaliśmy sieć dystrybucji, sieć detaliczną dystrybucji, czyli otwieraliśmy sklepy, uczyliśmy wszystkich właścicieli sklepów, jak handlować, przekazywaliśmy cały know-how dotyczący handlu towarami markowymi, rozwinęliśmy sieć do roku 1998 do poziomu 300 placówek w kraju. Wszedł na rynek podstawowy konkurent w skali światowej dla marki Adidas, firma Nike. Przyszła do naszych franczyzobiorców i powiedziała, że wprowadzi swoją ofertę do ich sklepów franczyzowych pod marką Adidas. Oni się zgodzili, spodobało im się to. No, my mieliśmy do wyboru albo zerwać z nimi umowy franczyzowe i w ogóle zaprzestać handlu i obrazić się, obrócić, popłakać i wyjść. Wybraliśmy rozwiązanie biznesowe. Niestety nie można się w biznesie na nikogo obrażać. Przekształciliśmy umowy franczyzowe w inną formę umów współpracy, no ale nasza ciężka, pionierska praca, nasze know-how przekazane w sferze detalicznej w tym kraju, nasza sieć dystrybucji detalicznej została użyta przez konkurenta, który nie musiał budować sieci, szkolić właścicieli sklepów, szkolić personelu. Dołożył tylko swoją wiedzę na temat swoich produktów, a one się w końcu niewiele różnią, buty sportowe są butami sportowymi i miał od razu gotowca. W innych krajach, w Europie Zachodniej na przykład, taka sytuacja nie zdarza się nigdy. W Polsce jest to po prostu brak poszanowania dla własności intelektualnej. No w Polsce wiadomo, ukraść komuś pomysł to żaden problem, to nie jest kradzież. Ukraść komuś samochód, a to jest kradzież. Ale ukraść pomysł niekoniecznie. Więc kończę, bo już chyba przekroczyłam czas. Kończę stwierdzeniem, że franczyza to szybki i skuteczny sposób rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju, który tego potrzebuje. Właśnie dlatego jest to szybki i skuteczny sposób rozwoju przedsiębiorczości, że można się posługiwać marką i know-how franczyzodawcy jako właściciela dwóch kluczowych filarów w rozwoju franczyzy. I franczyza to bezpieczne rozwiązanie dla osób, które nie mają doświadczenia biznesowego i własnego pomysłu na biznes, a chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. I to z mojej strony wszystko. Dziękuję Państwu. Jeśli są jakieś pytania, to proszę.